Jedną z głównych ulic w samym sercu Pruszcza Gdańskiego jest Aleja Księdza Józefa Walonga. Dość dziwna to rzecz, nazwisko to bowiem szerzej nieznane. Nic nie mówiące przyjezdnym, a coraz mniej obecnym i coraz młodszym mieszkańcom miasta. Kim była ta postać? Zjawiam się gdzieś w Pruszczu Gdańskim, to jest początek wieku XXI. Ze zdziwieniem konstatuję, że właśnie tutaj znajduje się ulica księdza Józefa Walonga, właśnie księdza Górala, tego księdza, który mojego ojca wrzucił do rzeczki. Ta opowieść rodzinna już przestaje być abstrakcyjna, zaczyna nabierać zupełnie nowego sensu. Jest zimno, młody Leszek postanawia zobaczyć księdza partyzanta. Dzieci wiejskie zaczajają się za stodołą, ksiądz idzie za stodołę, no i te dzieci patrzą, ksiądz ich zobaczył, pogonił, a jednego z nich, właśnie tego młodego Leszka, złapał za kołnierz i przerzucił przez płot tak niefartownie, że młody Leszek wykąpał się w lodowatym strumyku, który płynął gdzieś tam zaraz obok tego płotu. To taka historia rodzinna, którą wszyscy pamiętają, tą lodowatą kąpiel. Jedni go kochali, jedni go wspominali różnie, ale tak naprawdę wszyscy dużo o nim opowiadali i nawet jeżeli na początku ktoś mówił, a bo księdzem to potem te opowieści zamieniały się w historie czarodziejskie i nagle okazywało się, że w sumie to tak naprawdę wszyscy księdza Walonga, niezależnie od tego, jak na początku mówili, darzą ogromnym sentymentem. W latach 70. było nas w parafii dzieciaków mnóstwo, całe chmary. Mimo to mam wrażenie, że ksiądz Walong nie traktował nas jako właśnie anonimową masę. Ja sam przekonałem się o tym co najmniej dwukrotnie. Pamiętam, kiedy w sklepie sportowym pojawiły się trampkokorki. No całe osiedle, chyba pół Pruszcza, oszalało na ich punkcie. Ja poszedłem oczywiście do moich rodziców, bo też marzyłem o czymś takim. Jednak ku mojemu zaskoczeniu ojciec uznał to za jakąś fanaberię, w związku z czym musiałem zbierać na nie sam. I kiedy już na nie uzbierałem, poszedłem do sklepu, były tylko czerwone, ale mówię, biorę. I żeby moje szczęście obwieścić całemu światu, a przynajmniej Pruszczowi, pobiegłem w tych trampkokorkach na Popielec. Patrzę, przed kościołem stoi ksiądz Walong i tak namierzył mnie. Ja musiałem przed nim stanąć, a on patrzy się w dół i mówi, co to takiego czerwonego tutaj masz na sobie? Ja mówię, no przecież trampkokorki, nowe, nowiusieńkie. W czymś takim to przecież nie masz prawa tu wchodzić, w ogóle nie ma tematu. Ja tak stanąłem jak wryty, bo nie rozumiałem jego stanowiska, a on stał, chyba bał się, że wycofam się do brzuski na rurkę z kremem, więc stałem w tych trampkokorkach, lekko w śniegu, zacząłem marznąć, więc to było takie moje zdarzenie, powiedzmy, w którym on jeszcze chyba do mnie powiedział po imieniu, co by wynikało z tego, że nie byłem dla niego osobą anonimową. A już na pewno nie byłem osobą anonimową, kiedy chodziliśmy w 8 klasie na religię. Zbliżało się bierzmowanie i kiedy chyba czwarty raz oblałem, wieść ta musiała dotrzeć do księdza Walonga, gdyż pewnego dnia w drzwiach naszego domu stanęła moja babcia. No i babcia powiedziała, że jej wstydu narobiłem, bo ksiądz Walong przyszedł do niej i powiedział, że ma ze mną coś zrobić, żebym w końcu ten egzamin zdał. Wybrałem się z babcią, innego wyjścia nie miałem, na ten egzamin. Przygotowany byłem co prawda tak samo jak cztery pierwsze razy, tym razem zdałem. Więc wychodzi na to, że księdzu Walongowi też zależało na tym, żeby u niego w parafii było wszystko w porządku, znaczy się po Bożemu. I myślę, że ten jego życiorys miał też wpływ na sposób jego działań i też właśnie wracając do tej jego misyjności, to znaczy sprawienia, że rodziny oficerskie, wojskowe jednak w tym kościele, w tej parafii, nie wszystkie oczywiście, ale były, to tak kiedy dzisiaj na to patrzę, to muszę uznać za sukces. Ksiądz Józef Walong żył w czasach okrutnych i trudnych, jak wielu ludzi z pokolenia wychowanego w międzywojniu.
W czasach, które stworzyły ludzi wielkich charakterów, kochających ojczyznę i gotowych odpowiedzieć na wezwanie, gdy zajdzie potrzeba. Ksiądz Józef Waląg odpowiada na to wezwanie. Od początku działań wojennych współpracował z różnymi strukturami konspiracyjnymi, ale dopiero w pierwszej połowie 1941 roku został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej jako Góral, taki pseudonim przyjął. I właściwie od momentu zaprzysiężenia od razu zaczął organizować jednostki ZWZ-AK na terenie miejscowości wchodzących w skład parafii, którą administrował, to znaczy Łukawiec. Jego bezpośredni przełożony, ksiądz Józef Zastor Przytocki, w swoich pamiętnikach podkreślał właśnie zaangażowanie i brawurę księdza Józefa Waląga podczas bezpośrednich walk. To znaczy pisał o tym, że duchowny towarzyszył żołnierzom podczas po prostu potyczek, gdzie towarzyszył żołnierzom rannym, gdzie towarzyszył żołnierzom tuż przed wymarszem, spowiadając zbiorowo czy udzielając komunii świętej. Sopot dnia 20 lutego 1953 roku. Notatka z przeprowadzonej z księdzem wikary Waląg Józef przy parafii Gwiazda Morza w Sopocie w dniu 20 lutego 1953 roku o godzinie 10. Poufne. Pytanie. Jakimi pobudkami kierował się ksiądz z chwilą wstąpienia do organizacji podziemnej AK i w jakim roku? Odpowiedź. Kierowałem się tymi pobudkami, aby walczyć z bandami ukraińskimi, którzy bezlitośnie mordowali ludność polską na tym terenie, gdzie przebywałem. Natomiast żadnej działalności nie brałem, pomimo że należałem do tej organizacji, a jedynie byłem sympatykiem. Do tej organizacji wstąpiłem w roku 1943, gdzie wstępowałem pod pseudonimem Bigus Marian. Pytanie. Czy ksiądz sam bezpośrednio wstąpił do nielegalnej organizacji podziemnej AK? A jeśli pośrednio, to kto księdza wprowadził? Odpowiedź. Do tejże organizacji wstąpiłem pośrednio. Pośrednikiem moim był. Nazwiska nie pamiętam. Natomiast pseudonim posiadał Bosak. Oprócz walki z Niemcami prowadzone były również walki z nacjonalistami ukraińskimi. I tutaj ksiądz Waląg, Góral, również uczestniczył w bezpośrednich walkach, biorąc udział w kontratakach Armii Krajowej na ukraińską powstańczą armię. I trudnym momentem dla Górala, czyli księdza Waląga, było organizowanie samoobrony przed UPA w Łukawcu, czyli w tej miejscowości, której był administratorem parafii. Na terenie Lubaczowa, czy szerzej, działała i prowadziła ataki na ludność polską sotnia UPA, którą dowodził Dmytro Karpenko PS Jastrup, która, można powiedzieć, rzeczywiście siała spustoszenie na tych terenach. W końcu 5 sierpnia 1944 roku ta sotnia zaatakowała Łukawiec. Zginęło wówczas najprawdopodobniej tylko 3 osoby, w tym jeden 16-letni chłopak, właśnie dzięki dobrze zorganizowanej samoobronie. Ludność Łukawca schroniła się w szkole miejscowej, no i tam stamtąd była prowadzona właśnie odpowiedź wobec UPA. Koniec wojny miał przynieść wytchnienie i pokój umęczonym ludziom, którzy przetrwali nazistowski terror i nawałę Armii Czerwonej. Rzeczywistość okazała się znacznie odstawać od ludzkich nadziei, a utęskniony pokój nie zakończył ludzkich dramatów. Dla księdza Waląga trudne i niebezpieczne czasy miały trwać dalej. Pytanie. W jakim roku ksiądz się ujawnił? Gdzie i czy posiada dokumenty stwierdzające ujawnienie? Odpowiedź. Ujawniłem się w roku 1945. To jest z chwilą wyzwolenia Polski przez Armię Radziecką. W styczniu 1946 roku przystąpił do kolejnej struktury konspiracyjnej, czyli do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Działał w ramach 5 rejonu WIN obwodu Tomaszów-Lubelski. Jego bezpośrednim przełożonym był Marian Warda Polakowski. Ksiądz Waląg już naprawdę doświadczony konspirator. Wcześniej właśnie członek sztabu akowskiego, kapitan. Pełni bardzo ważną rolę. Odpowiada za wystawianie
fałszywych metryk i kart ewakuacyjnych dla zagrożonych aresztowaniem i zatrzymaniem byłych AK-owców czy winowców. Pomaga również konspiratorom, ale też lokalnej społeczności. Uczestniczy w opracowywaniu planów ataków na powiatowe urzędy bezpieczeństwa, do których dochodzi, które są rzeczywiście rozbijane na tym terenie. A taką najbardziej spektakularną akcją 5. rejonu WiN Tomaszów Lubelski był zamach na komendanta wojennego Armii Czerwonej Iwana Daniłowa. Ksiądz Waląg już nie działa wówczas pod pseudonimem Góral, bo przystępując do WiN dostaje nowy pseudonim, Marian. Jego dowódca Marian Warda Polakowski zostaje zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa. Przy Polakowskim funkcjonariusze bezpieki znajdują pistolet WiS, znajdują niestety pewne dokumenty organizacyjne, a co dla księdza Waląga kluczowe, znajdują również list, który jest podpisany wprawdzie nie imieniem i nazwiskiem, ale jest podpisany Marian. I właśnie poprzez ten pseudonim, poprzez kolejne przesłuchania dochodzą do księdza Waląga, który zostaje zatrzymany na oczach swoich parafian. Pytanie, jaką karę ksiądz odbywał i za co? Odpowiedź. W 1947 roku zostałem aresztowany przez władze bezpieczeństwa Tomaszów Lubelski i osądzony w więzieniu w Lublinie przez okres 7 miesięcy. To znaczy byłem w śledztwie, a następnie zwolniony. Okoliczności mojego aresztowania były następujące. W 1947 roku, dnia nie pamiętam, przyjeżdżał jakiś gość przy parafii, gdzie obsługiwałem i zajmowałem funkcję wikarego. I spadł z rowera, łamiąc sobie prawą rękę. W związku z tym został on przetransportowany do naszej plebanii i tam mu zrobiono opatrunek. Następnie tenże gość poprosił mnie, aby napisać mu list do kolegi, co też uczyniłem. Treści listu nie pamiętam i po upływie kilku dni zostałem aresztowany. Dopiero w sądzie dowiedziałem się, że wyżej wspomniany gość był od nielegalnej organizacji, który to grasował na tym terenie. Trafia do Tomaszowa Lubelskiego, do aresztu, więzienia, które nosiło taką nazwę Smocza Jama. Warunki, które tam panowały, były fatalne. Cele były ciasne, nie miały okien. Nie było gdzie usiąść, nie było gdzie się położyć, pozostawało tylko klepisko. Rura kanalizacyjna, która biegła przez cele, była celowo uszkadzana tak, by fekalia nieustannie kapały na podłogę i na więźniów. Stąd pewnie ta nazwa, ale nie tylko o warunki bytowe chodziło. Chodziło również o to, w jaki sposób więźniowie czy aresztowani byli traktowani. Za zgodą administratora apostolskiego księdza Andrzeja Wronki, były już akowiec Góral i były winowiec Marian, rozpoczyna posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii katedralnej w Oliwie. Krótko później zostaje mianowany dyrektorem Związku Diecezjalnego Caritas. Bezpieka nie daje księdzu Walągowi o sobie zapomnieć. W 1949 roku w ramach akcji wymierzonej przeciwko Caritas ksiądz Józef zostaje oskarżony o malwersacje finansowe i znów musi się ukrywać. Urząd Bezpieczeństwa wysyła za księdzem list gończy. Po kilku miesiącach ukrywania się duchowny wpada w ręce UB na terenie diecezji chełmińskiej i trafia do kolejnych aresztów i więzień w Chełmnie, Bydgoszczy, a także na Koszykowej w Warszawie. Po 6 miesiącach ksiądz wraca na Pomorze i zostaje wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie. Po kilku miesiącach służby bezpieczeństwa decydują się wysiedlić księdza Waląga poza strefę przygraniczną. Urząd do Spraw Wyznań. Warszawa, dnia 25 listopada 1953 roku. Poufne. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, referat do spraw wyznań Gdańsk. W odpowiedzi na pismo numer WZ4/1197/53 z dnia 20 października 1953 roku. Urząd do Spraw Wyznań komunikuje. Jeżeli istnieje nieodzowna i uzasadniona potrzeba wysiedlenia księdza Waląga ze strefy nadgranicznej, co należałoby ustalić jeszcze z odpowiednimi czynnikami politycznymi, to urząd proponuje wysiedlić księdza na teren województwa gdańskiego, położony poza strefą graniczną. Wicedyrektor urzędu Józef Siemek. Ksiądz Józef Waląg przetrwał wojnę, ubeckie katownie, więzienie. Wiedział, że opresyjny aparat władzy państwowej zrobi wszystko, by zabić w ludziach nadzieję, a jemu samemu utrudni życie. Skala inwigilacji jest porażająca.
Polsce Ludowej 1956 roku, znawany jest za okres odwilży. Wtedy umiera Bolesław Bierut. Ostatecznie jesienią pierwszym sekretarzem KCPZPR zostaje Władysław Gomułka. Ludzie liczą na to, że pojawi się stabilizacja, że pojawi się odwilż, natomiast ostatecznie okazuje się, że są to tylko pozory i system nie zmienia się specjalnie mocno, a walka z Kościołem katolickim nadal trwa. W tych realiach w Pruszczu Gdańskim pojawia się ksiądz Józef Waląg. Trafia do miasta, które jest wojskowe. Pamiętajmy o tym, iż jest tutaj silny garnizon. Jest tutaj 25. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, w którym znajduje się wielu oficerów, który został stworzony przez oficerów sowieckich. W mieście jest silna partia komunistyczna, jak to w Polsce Ludowej. Jest tutaj powiatowa komórka Urzędu Bezpieczeństwa, późniejszej Służby Bezpieczeństwa, więc również ten aparat bezpieczeństwa, który jest zbrojnym ramieniem partii, tak naprawdę oczami i uszami partii komunistycznej, również się tutaj znajduje. I w tych realiach ten były partyzant, człowiek, który wyszedł dopiero co z więzienia, musi się odnajdować, więc ksiądz Józef Waląg został uznany za wroga Polski Ludowej i jako ten wróg był tutaj traktowany. Wielokrotnie był nękany przez pracowników Wydziału do Spraw Wyznań, którzy starali się poprzez kary administracyjne utrudnić mu życie, a chociażby dlatego, że ksiądz Waląg pierwotnie nie chciał poddać się procesowi ślubowania i tak naprawdę dopiero przymuszony został zmuszony do tego, aby złożyć ślubowanie wierności Polsce Ludowej, które było wymogiem w tamtym okresie. Notatka służbowa, ksiądz Dykier, Sopot. Poniedziałek wieczorem, to jest 20 kwietnia bieżącego roku, byli u mnie księża Jastak, Szyc, Waląg, Podchorski, Skazińsk i Szulta. Dowiedzieć się, dlaczego nie otrzymali zaproszeń na ślubowanie, gdyż przypuszczali, że ja jako członek OKK powinienem o tym wiedzieć. Odpowiedziałem im, że władze, jeśli nie przysłały im zaproszeń, to widocznie miały do tego ważne powody, gdyż władze bezmyślnie nic nie robią i widocznie obserwowali społeczną działalność księży od szeregu lat, aby później móc ich podzielić na księży pozytywnych i negatywnych, co z kolei wyraziło się w ślubowaniu jednych oraz niewysłania zaproszeń drugim. Ksiądz Waląg powiedział, że uniżać się nie będzie i prosić o dopuszczenie do ślubowania nie będzie nikogo. Przypuszcza jednak, że dlatego go nie dopuszczono do ślubowania, ponieważ w swoim czasie siedział w więzieniu i nie widzi poza tym żadnej winy na sobie, gdyż nigdy nie występował przeciwko Polsce Ludowej. Jasno w dokumentach napisano, że jest on wrogo ustosunkowany i dlatego też należy uprzykrzyć mu życie i to władza bardzo często robiła. Wiele przypadków tego, w jaki sposób próbowano mu konfiskować majątek. Miał wielokrotnie wizyty komorników. Próbowano zmusić do tego, aby prowadził lepszą ewidencję. Próbowano zmusić do tego, aby zarejestrował swoje dokumenty z punktu katechetycznego. A ksiądz Waląg, uparty stary wojskowy, nie chciał się na to zgodzić. Pruszcz, 31 stycznia 1971 roku. Do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pruszczu, stosownie do polecenia wydanego 23 stycznia 1971 roku przez przewodniczącego Prezydium WRN Tadeusza Bejma, proszę o zwrot zabranej mi lodówki Silesia w dniu 19 października 1970 roku przez Skarbowy Urząd Komorniczy. Józef Waląg, proboszcz parafii Pruszcz. Pruszcz Gdański, dnia 11 sierpnia 1970 roku. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Wydział do Spraw Wyznań. Niniejszym informuję, że w dniu 11 sierpnia 1970 roku wszcząłem śledztwo do numeru DS642 łamane na 70 z doniesienia Prezydium PRN Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Pruszczu Gdańskim przeciwko proboszczowi i dziekanowi z Pruszcza Gdańskiego, obywatelowi Józefowi Walągowi, o pobudowanie bez pozwolenia władzy budowlanej szopy drewnianej o wymiarach 6 m 7 cm na 10 m na parceli kościelnej przy ulicy Chopina w Pruszczu Gdańskim. To jest czyn określony w artykule 80 Prawa Budowlanego, Dziennik Ustaw nr 7 z 1961 roku. O wynikach postępowania przygotowawczego poinformuję odrębnym pismem. On nie mówił wiele odnośnie swojej przeszłości i starał się jej mówić jak najmniej, zwłaszcza w kontaktach z władzami administracyjnymi. Jeśli spojrzymy na dokumenty, chociażby te słynne dokumenty z Wydziału do Spraw Wyznań z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, kiedy pytano go o przeszłość akowską, on
stwierdził, że okej, był w AK, natomiast nie pamięta do końca, z kim współpracował, nie pamięta nazwisk. Bardzo ogólnie podawał te dane i tak naprawdę podawał tylko to, co już Urząd Bezpieczeństwa, a później Służba Bezpieczeństwa i tak wiedziała. Meldunek z przeprowadzonej rozmowy z księdzem Walongiem Józefem, wikarym parafii Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Sopocie. Pytanie, czy ksiądz wykonuje porozumienie między rządem polskim a episkopatem? Odpowiedź, tak, ale w polityczne rzeczy się nie wtrąca. Pytanie, czy ksiądz zna porozumienie? Nie odpowiedział, że zna. Mamy władzę ludową w Polsce. Od kogo ta władza pochodzi, pytam. Od Boga, powiada. Wszystkie władze pochodzą od Boga, jeśli są one wybierane na zasadach dobrowolności, a nie przymusowo narzucone. Byłem w AK, mówi, i nie chcę już więcej nigdzie w życiu należeć. Czy ksiądz porównuje przynależność do AK do komisji księży? Przecież ksiądz wie, jak się zachowywali AK-owcy i co oni robili. Owszem, mówi, kradli, rabowali, ale nie wszyscy. To byli zboczeńcy, którzy to robili. Czy ksiądz wiedział o tych zboczeńcach? Owszem, mówi, wiedziałem, ale nie mogłem wpłynąć na to. Pytam, czy tam było miejsce dla księdza, gdzie rabowali, zabijali i tym podobne. Wierzyłem ludziom, ale już więcej nie będę, mówi. Powiadają, że duch żołnierski z człowieka nigdy nie wyjdzie. Ten żołnierski styl życia pozostał cechą charakterystyczną księdza, pamiętaną do dzisiaj nie tylko przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, ale także przez rodzinę i otoczenie. Pamiętam, jak się umówił tutaj z proboszczem Witkiem, on miał starą taką oktawię, na godzinę 17 mieli jechać do proboszcza do Gorlic, do prałata. Wujek w 4:30 już chodził przed domem rodzinnym, ubrany i czekał. A proboszcz Witek przyjechał 5:05. To szedł do niego i mu tak pokazuje: Franuś, która jest godzina? On mówi 5:05. A o którejś miał być? O 5:00. No to pamiętaj, za 5 minut jakby ktoś wydał rozkazy i nie zahamował, to świat by już nie istniał. Zawsze miał ochronę z SB. Jak przyjeżdżał, to mówił, oho, panowie już są powiadomieni z Gdańska, tu w Gorlicach. I go pilnują po prostu cały czas. To była po prostu ta przeszłość. Raczej z statusiem sobie siedzieli i rozmawiali o tamtych czasach, a nas nie dopuszczali do tego, żebyśmy nie wiedzieli, żeby w razie jakichś tam przesłuchań czy czegoś nie było wiadomo, o co chodzi. Żeby nas po prostu nie szykanowano. Kiedy w 1978 roku dostałem dekret do Pruszcza, no wtedy już zaczęła się współpraca z księdzem bratem Walongiem, bo przez 1,5 roku byłem tu wikariuszem, a potem dostałem dekret na proboszcza tej parafii, no to już pełna współpraca. Był dziekanem dzisiejszego terenu powiatu gdańskiego. Dzisiaj ten teren ma 4 dekanaty, a ksiądz prałat wszystko obejmował, jeździł na odpusty, co 2-3 lata wizytował, bo ksiądz biskup wizytuje parafię każdą co 5 lat. A dawniej był zwyczaj, że jeszcze w międzyczasie dziekani wizytowali parafię dekanatu. Ksiądz prałat z wikariuszami mieszkali w bardzo spartańskich warunkach. Każdy miał po jednym pokoju, wspólna łazienka. Ksiądz prałat miał jeden pokój, który był sypialnią, jadalnią i pokojem gościnnym. I wszystkim. Był bardzo wymagającym od siebie, od wikariuszy i parafian. Ksiądz prałat miał zwyczaj, że stawał przed kościołem i rozmawiał z parafianami.
pytał o dzieci, o wnuki. No, podziwiałem, jak można tak parafian znać. Dzisiaj już nie dziwię się temu, bo z doświadczenia wiem, jak to jest po wielu latach znać trzy pokolenia. Jak nawet szedł ulicą, kogoś zatrzymywał, pytał o rodzinę. I czasem byłem świadkiem, gdy na ulicy spotkaliśmy się, jak pamiętał imiona rodziców, dziadków, wnuków. Był ojcem. Pamiętam księdza Józefa Wallonga jako takiego twardego kapłana, można powiedzieć przedwojennego kapłana, który twardo bronił wiary, wartości. W tych trudnych czasach potrafił i robił to, przyciągać do kościoła również żołnierzy, rodziny żołnierzy. Potrafił utrzymywać z nimi relacje i nie bał się tego. Mimo że groziły mu za to kary, często te kary na niego spadały, to on jednak twardo bronił wartości, które wyznawał. I wiem, że dzisiaj po latach, kiedy od wielu lat już go z nami nie ma, naszym obowiązkiem miasta jest to, żeby pielęgnować pamięć o tym wspaniałym kapłanie. Kiedy dowiedziałem się o tym, co ksiądz Józef robił w czasie II wojny światowej, jakie represje go spotykały po wojnie z rąk komunistów, pomyślałem sobie, że to bardzo pasuje do tej postaci. Nie zdziwiło mnie to, bo to w jakiś sposób dopełniło ten obraz tego właśnie niezłomnego, odważnego kapłana. Moszczenica. To właśnie tutaj, w niedużej miejscowości w powiecie gorlickim, rozpoczyna się historia życia księdza Józefa Wallonga. Ziemia moszczenicka znana jest z tego, że wydała wielu ciekawych, wartościowych ludzi. Przykładem niech będzie ksiądz arcybiskup Leon Wałęga, czy też nasz rodak, wieloletni kierownik szkoły, pan Bronisław Wanat. W tym katalogu bez wątpienia jest ważne miejsce dla księdza prałata, księdza Józefa Wallonga, który stąd właśnie z Moszczenicy pochodzi. Historia tego księdza zaczęła się w 1910 roku, gdzie tutaj przyszedł na świat w typowej rolniczej, chłopskiej, należałoby powiedzieć, rodzinie. Tutaj zaczynał naukę, w pobliskich Gorlicach kończył gimnazjum imienia Marcina Kromera, a potem jego los skierowany został do Lwowa, gdzie kończył seminarium duchowne. Ciężko było się ze wsi dostać na studia, a wujek bardzo duży nacisk kładł na wykształcenie i bardzo cieszył się, że kolejno z nas, z rodzeństwa, dostawało się na studia i kończyło te studia. Chcieliśmy mu zorganizować 60-lecie kapłaństwa, ale odmówił, spędził to w ciszy, w samotności, napisał nam piękny list, że w tym czasie pojedzie do zakonnic i w zakonie spędzi swój jubileusz, ponieważ bardzo przeżywa, że wielu jego kolegów rokowych, tak zawsze określał moi koledzy rokowi, zostało nas bardzo mało i ja pragnę swój jubileusz przeżyć sam, na modlitwie, na skupieniu. Jak zachowywana jest pamięć w Pruszczu Gdańskim o naszym wujku, jesteśmy bardzo wdzięczni, bo pamięć o grobie. Nawet te wydarzenia wspomnę, o którym no, powiedzmy wiemy z mediów, że została nazwana aleja imieniem Józefa Wallonga, księdza Józefa Wallonga. No, jest to wszystko dla nas budujące. W naszej rodzinie pamięć o wujku jest żywa. Wspominamy, przeglądamy zdjęcia.
przy spotkaniach rodzinnych, świąt czy innych tam okoliczności, mamy w świadomości to, co wujek nam wpajał. Mamy zachowane bardzo dużo listów, korespondencji, kartek, które wujek do nas pisał w czasie swojego życia. Do lat 80., kiedy jeszcze jego ręce były sprawne, tak to określę, pisał ręcznie, miał specyficzny charakter pisma. Mało kto w tej chwili umiałby odczytać to jego pismo. Te literki były równiuteńkie. Pamiętał swoją biedę, pamiętał tą biedę, jaką zastał w Pruszczu, kiedy tam przybył. Dlatego zachowały się informacje takie, że wspomagał biedne rodziny, że działał w Caritasie, w różnych tych organizacjach pomocowych. On umiał wyczuć, komu coś potrzeba, nawet nie pytając, i pomagał po cichu. To zostawił tam jakiś pieniądz, czy coś kupił. Pisał do naszej mamusi, gdy trzeba będzie na jakieś lekarstwa czy coś, piszcie do mnie. No oprócz tego, że ktoś może postrzegać go jako takiego surową osobę, taki charakter zamknięty, wujek był bardzo wesoły i dowcipny. Miał ten swój dowcip. Wiele takich cech, co teraz jak wspominamy, to wiadomo, każdy się śmieje. Wtedy był dla nas taki może zdystansowany, jakiś ostry, a teraz nas to wszystko cieszy, śmieszy, że jednak myśmy się niepotrzebnie, tak można powiedzieć, jakby bały wujka. A to nie był może strach, tylko to było, że to jest ktoś. No to przyjeżdżał, tak jak mówiłam, sporadycznie. Więc wszyscy czekali na tą wizytę, wszyscy się przygotowywali, począwszy od, powiedzmy, uprzęży koni, furmanki, żeby wujka przywieźć, bo przyjeżdżał do Krakowa, z Krakowa z kolei pociągiem tu do Moszczenicy, w Moszczenicy jest stacja kolejowa, no a myśmy już wyjeżdżali po niego furmanką, końmi, no elegancko, żeby wujka przywieźć. My jako małe dzieci czekałyśmy, bo zawsze dostawałyśmy pyszne cukierki. Cukierki w czekoladzie. Historia księdza Józefa tutaj w Moszczenicy nie jest może jeszcze bardzo rozpropagowana, ale liczymy na to, że wspólnymi staraniami samorządów Pruszcza Gdańskiego i Moszczenicy potrafimy ją tutaj lepiej spopularyzować. W dzisiejszym zagubionym świecie, gdy brakuje autorytetów, gdy zagubiono szacunek dla bliźniego, gdy brakuje cierpliwości i wytrwałości w walce z agresją i złem, postać księdza prałata Józefa Walonga jest przykładem i zachętą do pracy nad własną osobą. To jest cytat ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Koźlinach, która nosi imię księdza prałata. Ja myślę, że na pytanie, dlaczego warto o księdzu pamiętać, o postaci wyjątkowej, o postaci, o której do dzisiaj opowiada się anegdoty, a jednocześnie, która pokazuje nam, jak funkcjonować, no to tak naprawdę te kilka zdań zamyka to pytanie, dlaczego. Dla jednych ksiądz, żołnierz, bohater, dla drugich ksiądz proboszcz, dla najbliższych po prostu wujek. Postać niezwykła, łącząca miejscowości, pokolenia, historię i wartości.